Czołem, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dochodzimy do tej farmy. Myślałem, że tu ktoś będzie stał, ale jednak nie, nikogo nie ma. Za to mamy tu jakiegoś ludzika. Można wejść tu do chałupy? Nie można, ale można sobie z nim pogadać, więc sobie pogadajmy. But instead, my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. So, truce? Enough talk. Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. Step three, what? Didn't think you'd show. Huh? So, enough talk. Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. No. Step three, we get the fuck out of there, and Castillo gets a nice pretty message from Marietta. Take this gear. It'll protect you from fire, and more importantly, Castillo's fucking poison. Dobra, wszystko jasne. Cel zrealizowany, okej, okay, ale ja bym jeszcze chciał popatrzeć, co tu jest, bo to na pewno coś jest z tego, a ja o tym nie wiem. Rękawice Fugo. Maska ochronna dostałem. Proszę państwa. Właśnie. Dobra, panie kolego, ja wszystko ci rozumiem, ale ja bym jeszcze, jak już tutaj jesteśmy, to już bym tu najmniej popatrzył, co my tutaj mamy. Moi drodzy, popolowałem sobie, proszę bardzo. Dobra, ale to może zaraz. Czy mogę sobie tu... Ona przed trucizną. O kurde, jaki worek, ty. Jasny gwint. To mi to daje, moi drodzy. A porównaj to. Znacznie zwiększa odporność na misję do zwalczania celów miękkich. Dobra, załóżmy to. Nie bardzo. Wiem, o co tu chodzi. Ale dobra, nieważne. Dostaliśmy worek, to będziemy chodzić w worku. I coś jeszcze dostaliśmy. I tu dostaliśmy. I rękawiczki. Ogniotrwałość. Kiedy stajesz w ogniu, pomijam, to nie gasnął. O. I to by było dobre. To by było dobre, nie? Tylko ja nie wiem, czy ja tak chcę to. Dobra, załóżmy, że to mamy. Moi drodzy, co ja tutaj zrobiłem? Popolowałem i zobaczcie, co sobie upolowałem. To było. Upolowałem barakudę. Barakudę upolowałem. W wodzie. Właściwie to nie ja upolowałem, tylko ona mnie upolowała. W jaki sposób ona mnie uratowała? Znaczy, zaatakowała? Tak, że wlazłem do wody, bo... Mój amigos poszedł do wody i zaczął atakować rekiny. Listen, Julio. Nie wiem dlaczego. Rita was like a sister to me. A ja poszedłem go ratować. She died because of you. O, tu jest ten mój kurde. Anton Castillo killed Rita. If I could change anything, it would be me dying. Poszedłem go ratować i mnie kurde zaatakowała barakuda. No i dzięki temu straciłem dwa noże. Mam tylko już trzy, nie pięć. Look, if you and I are gonna do this. Dobra, nic się nie będę dowiadywał. Idziemy, zjaramy to i będzie spokój. Maskę mam, chłopie. Nie wiem, czemu tu jest ten. Czemu tu jest ten zaznaczone, co tu jest? Tu coś jest. Nie pękam, chłopie, gdzie ty jesteś? Już będę do ciebie, nic nie pękam, chociaż... So you're military. Marksman? Close us up? Wszystkim jestem, tym i tym. I'm good to ma znaczenie. We get along. We'll start thinking. That gear I gave you was good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation. Stół warsztatowy. This is a good place to scout it. Right behind you. Let's see what we're up against.
Dobra, dobre miejsce na obserwację. Dobre miejsce na obserwację, to się zaobserwujemy. I dobra, i teraz co my możemy tu sobie zobaczyć, moi drodzy? Co tam jest? Tu mamy jednego jakiegoś dziada, tu mamy drugiego, trzeciego, czwartego. There's the officer in charge. O kurde, tu jest ten chemiczny. Tam jest jakiś chemiczny. Głapo! Mogę cię tam zaznaczyć, tak? Głapo, go! Nie mogę. Mi utłuką albo tego. Tu mamy działko. Jakbym się dostał do działka, to mógłbym ich tu kurde porozstrzeliwać trochę, co? Mają psa jakiegoś. O, ten psika jakimiś chemiami. Dobra, mniej więcej wiemy, o co chodzi. Ej, chciałem zeskoczyć, a nie zjeżdżać. Kurde. Dobra. No i co? Jeszcze coś chcesz ode mnie? Głapo już tam atakuje kogoś. No ja, ty, no nie mów, że teraz ten nie będzie kazał iść na górę. No naprawdę. Przecież byłem, zobaczyłem. Ja nie mogę. No to jest trochę porąbane, że musi być... Musisz dojść do drogi co do centymetra, no. No już patrzyłem, no. Wyniki z trucizną, no wszystko wiem, widzę. Lepiej nie jestem. O, ten... Głapo. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that supremo. Time to fuck up all this Vaviro bullshit. You know. Uh-oh. Tam już zjechał. Daniu strzela, kurde. We'll burn this fucking place to the ground. O, tu nie mogę się odwrócić. Oh shit, to co to było? O kurde. Wyrzuć to. Po co ja go niosę? Uleć się, chłopie. Dobra, alarm włączony jakiś. Co to jest grane? Co ja tu zrobiłem w ogóle? Nie wiem, co ja zrobiłem tak na dobrą sprawę. Mogę mnie widzieć. Ale mnie to nie interesuje, bo ja i tak ich chcę spalę, nie? Wszystkich. Czekać z plantacji. Czekać, bo teraz będzie boom. Aha, dobra, o tu. Mamy coś jeszcze.
Kurde, jakieś naloty walą. Dobra. Lekarstwo mamy ogarnięte. Tu mamy kolejną skrzynkę z pesosami. Musimy zwiewać, bo nas tu mordują. Dobra, tu się zjarało, tu się zjarało. Kto mnie widzi? Skąd on strzela? Nie wiem skąd. To jest ten mój szofan. Właśnie na górę. Oh shit. Takie wycwaniaki? No to chodźcie. Jakby takie cwaniaki. To mnie widzi. Teraz tak, co ja mam za... Nie to. To jest do celów miękkich. To jest przeciwpancerne. To mnie potrzebne jest. To ja mój... Ej, kurde, mój gapo. O kurde. O shit. Ulecz się i uciekaj. Ile ich jest? Nie to. Dobra, to jest przejęte. To jest przejęte. Teraz musimy zreanimować naszego zwierzaczka. Pięknego, cudownego, amerykańskiego. Ewentualnie jeszcze pozbierać trochę amunicji, bo już się nam kończy. Strefie zakazanej. Tam taka strefa zakazana to nie strefa zakazana. Wiadomość, panie. Dobra, to zniszczyć. To zniszczyć. Coś jeszcze chcecie, żebym wam tu zniszczył? To? Chyba tak, to. Czy tego alarma trzeba byłoby wyłączyć, tylko jak? Można tak na przykład, nie? O ja, je butło. Porozwalać, gapo wyjdźmy, żeby nie mieli zapasów, nie? Tu właściwie to ten trzeba rozwalić. Tylko może nie tak, a może tak, co? Tak będzie ciekawiej. No to sru. Dobra, pojemniki zrobione, okej. Okay. Tu ktoś idzie. Oh shit. Dobra, masz. O, amunicja się skończyła. Dobra, wypad z baru.
on dziadu. Kapo, wyjdź już stamtąd. O, nie mamy już amunicji, moi drodzy. Te zbiorniki za pomocą ładunku by było może trochę... Testodadora, żeby spalić czerwony tytoń. No to... Nie wiem, co mamy tu zrobić. Czerwony tytoń spalić trzeba chyba, co? O, jest amunicja. O, amunicja, dobra, jest amunicja. O, to spalimy tu. Bullshit. Ale będzie. Kurde, wiedziałem, że to tak będzie. Dobra, tu już nie wybuchnie, to można się schować. Czy wybuchnie? Buchnie. Dobra, co my mamy? Mamy tę amunicję. Trzeba pozbierać to, bo to naprawdę w tym momencie robi się powoli niebezpiecznie, moi drodzy. On my way. Już nie da się. Oh shit. To się zapali? Czy to wybuchnie? Pewnie, że wybuchnie. Kurwa! Ale to nie tak miało mi wybuchnąć prosto w twarz. Ej, no kurde, pogięło was. Jasny gwint. Wróćmy razem do Julia, dobra. No to zaraz. Wszystko zdechło? A czy to da się podpalić? Da się, ale czy to wybuchnie? Nie wiadomo. Mamy kolejną torbę. Burning sheet with a flamethrower? Felt familiar. Co mi się amunicja skończyła? Nie, niemożliwe. A jednak. Kapo i te inne, chodź. Teraz będzie jebut kolejne. Właśnie. Chodź, chłopcze. Dlaczego ja... Nie, która to broń? To jest ta, do miękkich. O. Tu jeszcze mamy apteczkę, to sobie też to weźmiemy. Gdzie on jest? Gdzie ten szogun mój? O, halo. Halo, idziesz? To chodź. Teoretycznie zniszczyliśmy to, teoretycznie, ale nie wiem, czy to jest dobrze zniszczone. Teorii powinno być. Gdzie ten chłop jest, ty? No nie wiesz, nie mówię, że kurde, że muszę podejść do niego i go zaprosić jeszcze. A czekajcie, a zobaczmy sobie, co my mamy tutaj w dzienniku. Dołącz do Julia, no to dołącz do Julia, no byłem przecież dziadu u ciebie. Po co mam dołączyć? Ty, zawiesił się, ej. Ale jaja. Ale to mi się podoba, a to mi się podoba, moi drodzy. To mi się podoba. Ej, no pa, zawiesił się, naprawdę? Don't fuck with me, Rojas. No chodź. No chodź, no. Ty, no zawiesił, ja zawiesiłem grę. Dobra, jestem w jakiejś niby kurde durnej strefie, którą trzeba byłoby jeszcze zniszczyć najlepiej jakoś. Czy nie wiem jak, ale... Ale zniszczymy ją całą. We burn it to the ground and rebuild.
Tu jest jeszcze ten. Zniszczona. Dobra, jak mapa wygląda? Nie no, jeszcze jest tu, kurde. Skład. Czekaj. Skład, to ja chcę iść do składu. Czyli musimy iść do środka jeszcze. O, paliwko sobie też weźmiemy. Benzyna razy 5. Najgorzej, że ten jełop stoi tam, nie wiadomo po co, na co. Nie można nic zrobić. Tu jeszcze coś jest na wieży, to też wejdziemy. Viviro. O, tu mamy skrzynkę, moi drodzy, z amunicją. O! Proszę państwa. I mamy proch w końcu. Teraz czy możemy to zniszczyć? Możemy tam dawać to. Co tu jeszcze jest do zniszczenia? Jakieś beczki gdzieś? No, i co dalej? Tu jeszcze coś jest. No i dobra, no to dobra. Tu jeszcze coś mamy, to też. Helmy. Ty, a to niby miało wybuchnąć i co, nie wybuchło? Ja tego nie widziałem. No nie można tych głośników rozwalić. To będzie mi gadało i Clara Garcia. O. And leave the rest of the Libertad terroristas to rot. Czemu tego nie mogę wyłączyć, rozwalić, albo cokolwiek innego z tym zrobić? O, tu jeszcze mamy coś, moi drodzy. Tu coś mamy. Hitboy. Mamy mapę jakąś. Tu jeszcze coś mamy. Co to mamy? Tego nie było. Puszki z farbą. O, proszę bardzo, znowu amunicja. Trzeba uciec, ale to zaraz wybuchnie. Amunicja pełna, dobra, schowajmy się tu. Może tak? Będzie ciekawiej. Tak też może być, nie? Dobra, czy to wybuchło? Jeszcze nie. Dobra, już wybuchło. Teraz możemy dalej. Najpierw to ja bym przeładował całą broń, bo później może się okazać. Że ja nie mam amunicji. Dobra, to wzięte. No i co? No i muszę dołączyć do tego dziada, nie? Jeszcze jest amunicja ekstra. Jeszcze jest paliwka ekstra. A
ten dalej zawieszony pewnie, co? Czy nie, czy już poszedł sobie? Poszedł sobie. W końcu się odwiesił, ty, ale jaja, nie? Dobra, jak się odwiesił, to idziemy pogadać z nim, może coś on wymyśli ciekawego. Co wymyśliłeś? Shit, you really can hold your own. I don't want to say we should move. Dziadu jeden? Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. Si. Listen, if you are good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. No, gracias, gracias, no siemanko. Dobra. Gracias, 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 ale ja teraz... Kończona operacja, ale teraz ja bym sobie, wiecie, co bym sobie zrobił? Teraz bym sobie ulepszył tego dziada. O, i tylko teraz w jaki sposób można go ulepszyć? Na pewno nie w sposób celownikowy. Tu byśmy chcieli sobie od... Ej, a ja mam tu wszystkie bronie. Co to jest? Zatrute naboje to nie. To ja bym chciał. Przeciwpancerne. To są zwykłe, nie? To nie. Ja bym sobie to... odblokował. Przeciwpancerne muszą być w pierwszej kolejności. Tak jest. Już więcej nic nie możemy zrobić. Nie, nie, możemy, możemy. Stój, wróć. Wymiana materiałów. Tego możemy wymienić sobie na jakieś śrubki, na filtry. To możemy też na to, a to możemy na plastik. Teraz pytanie, ile tego mogę mieć? Nie wiem. Nie wiem, nieważne. Ale ja bym się pozbył tutaj tego dziadostwa, bo mnie to... To mnie to wkurza, moi drodzy. I poszedłbym jeszcze tutaj, ale to mnie wkurza, że to jest na czerwono, a ja nie chcę, żeby to było na czerwono, więc trzeba byłoby to zniszczyć jakoś. To jak? Ja bym wrócił jednak tam, spróbował to rozwalić wszystko. To na pewno się jakoś da to rozwalić, nie? Bo ja tego w sumie nie używam tak na dobrą sprawę. Na pewno muszą być jeszcze jakieś billboardy, że się za... To się da zniszczyć tą strefę. Oje, Clara. I hope you can see the smoke from where you are. You struck a blow against Castillo today. I hope Julio wasn't too rough on you. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman, which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. It's your gift. We need Benito. Talk to him. Benito jest nam potrzebny, właśnie. To Benito sam może być potrzebny, a my chcemy się pozbyć tego dziadostwa. Pozbyliśmy się tego. Ale to na pewno nie jest koniec. Coś biegało. Coś biegało. Króliki. Zbiorniki na wodę. Dobra, czy tu można wejść? Nie można wejść. Jano, można wejść. Moi drodzy, można wejść. Czytaj. Atak terrorystyczny rozbity poprzez lojalne NFD. Administracja Castillo donosi, że grupa terrorystyczna nazywająca siebie Libertad zaatakowała w niedzielny poranek Isla Santuario. Tak zwana inwazja od samego początku napotkała problemy, kiedy używany przez nich śmigłowiec został zestrzelony przez siłę FND. Czyli to nasz ten Adam Słodowy zestrzelił chyba, nie? Dobra, zgotowaliśmy terrorystom niespodziankę. Bla, 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 bla.
punkty kontrolne tam mnie nie interesują. Tu mamy co uwaga, w pobliżu składa paliwo. Widziano podejrzane osoby, mogło dojść do kradzieży benzyny. Oho, będą mnie przeszukiwać? Nie. O. Dobra, to. Weź amunicję. Tu weź to. Tu mamy cały skład chemiczny, moi drodzy, elegancko. Dobra, pozbierajmy to. Ciekawe, co by było, jak ja bym tu odpalił te. To moje magiczne działka, co? Co wy na to? Zabierz benzynę. To nie był dobry pomysł. Nie był dobry pomysł. Ale okej. Dobrze, czy wszystkie to powybuchało? Z tej strony wybuchło. Z tej strony też coś wybuchło. To oni mi to, gdzie oni mi to każą iść? Tu mi każą iść, co tu jest? Płatka paliwa bezcenny. A tu? Stąd rangę. Ale nie no, wkurza mnie to, że to jest na czerwono. Ja nie chcę tego czerwonego, a żeby to nie było na czerwono, trzeba to zniszczyć w całości. Tylko pytanie teraz jak? Pytanie jak? Coś jest jeszcze niezniszczone, albo gdzieś jest... A może trzeba te posterunki poniszczyć i wtedy? Ale to jest daleko ta... Tu, nie? Skład paliwa. Cel wojskowy, 300 XP. 50 paliwa dostaniemy. Odbiór kunia. Tu mi się też świeci, tu mi się też świeci. To też trzeba byłoby jakoś to zniszczyć. Mamy skrzynkę. Może byśmy poszli tutaj jeszcze do rafy kolorowej? Zobaczyć, co tu się dzieje, co? Ja bym był za tym, nie? Że tam rekiny pływają. Ale dobra, pójdźmy tam. Pójdźmy tam, zobaczmy, co tu się będzie działo. Oh shit. Coś... Ej! Kurde, noże straciłem tylko. Gdzie ten kojot? Dziadowski. Ej, no kurde, machłem cię. W sumie, jak ja mam pistoletę, po co ja chodzę z tym? Gdzie ten zdechlak ucieka? Ej, coś tu mi nie gra, ty. Jasny gwint. To są aligatory. Kurde, ktoś jest na stówę. Jest, bo widać lasę, czyli jakiś snajper. Był. Amunicja. Okidoki. Tam jest jakaś wieża. Dawaj telefon, chłopie, i coś zobaczmy, co my tu... Telefonem można wyciągnąć. Okej. Tułko. I chłopa nie ma.
pszczółko i chłopa nie ma. To też ubije, bo pies to... Pies też nie należy do fajnych kolegów. Gapo! Kto tu jeszcze strzela do mnie? A no kurde, co jest? Gapo, atakuj go. O, ja było coś, znaczy się upadło. Dobre, dobre. Zjedz go, gapuj. Alto, alto. Alto, alto, spadaj, chłopie. Ten tu, kurde, zdechł, jak będzie atakował. Dobra, nie ma go. Po zawodach. Zbierajmy od nich, co możemy pozbierać. A to był gdzieś... O kur... Chodź tu! Jaki duży! Bijemy go? Daleko nie odejdzie, co? Mamy mięso aligatora? Mięso krokodyla amerykańskiego. Ty, ale jaki wielki ten potwór. Tła, i zniknął już? Nie, myślałem. Ale jaki wielki ty, ten mój, kurde. Chodź tu, Azur. Ten mój przy tym to, kurde, normalnie... Masakra, co? To no, to pokaż się. To wyglądasz jak szczeniaczek przy tym, kurde. On by się tu, kurde, do pyska wsadził w całości nawet, ja. Dobre, dobre. Dobra, jest habeta jakaś, a tu jakiś zdechlak jedzie. Czułko? Tylko czułku. Dziękuję. Jeszcze ktoś tu idzie? Tyle było z niego. Nie wiem, co oni pilnują. Można byłoby te ciała pozbierać, ale chyba nie chce mi się zbierać żadnych ciał. Bo po co? Nawet powiem wam, że jest fajnie, bo jest ciemno, nie? Tylko teraz tak, jak tu są bagna, to podejrzewam, że jest więcej krokodyli niż jeden. Dobra, konie to mnie nie interesują. Właśnie. Tak też myślałem, że jest więcej. Teraz pytanie, czy te są... To są takie małe. A czy można ptaka jakiegoś polować? Można. No ale ty... Z ptaka się nie dostaje mięsa. Kurkowańcy, ty dobrze wytresowali te rottweilery, nie? O kurwa! O kurwa! Jasny gwint. To było takie... Powiem wam szczerze, że... Ty, ale ja miałem iść po tą skrzynkę, a gdzie? Się zagubiłem z tej skrzynki. Tu. Nie, gdzie ta skrzynka? Tu. Tu mamy iść. Idziemy po tą skrzynkę. Dobra, dawać jakąś habetę czy coś. Dobra, się... Spokojnie. Ona tu.
I'll do what I can, Clara. Dostarcz do tego konia. Co? Dostarcz do tego konia do koniowiązu. Dzięki temu uzyskasz możliwość wezwania go z dowolnego koniowiązu. Jak go mam dostarczyć do koniowiązu? Gdzie jest koniowiąz? No tu. Dobra, jedźmy do koniowiązu. Zobaczymy, co tu się. Co tu będzie w tym koniowiązie. Dobra, tu. Co my tu mamy? Wezwij konia. O, mam tego konia. Ale to ile ja mam tych koni? Irański odpowiednik popularnego słonecznika. A to La Palmera. Nie wiem, tego co twierdzą przedstawicieli. Dobra, to zebrę mamy? I ja. Zmiana malowania. A tu też można. Tu mogę go wezwać. A tu mogę zmienić malowanie. O, taki jest dobry. Dobra, to ja bym tego. Wezwij konia. Mogę wezwać. Przepraszam, mogę wezwać konia, dobra. Dzień dobry. A ja nie chcę używać stołu warsztatowego. Mam kilka koni, dobra, dawaj tego. A tego jak wezmę, dostarczę to co? Będę mógł też dostarczyć. Teraz mam trzy konie? Nie, mam tylko dwa. Co to jest za koń? A ty? Co to jest za koń? Dobra, nie ważne. Naprawdę. Zdepczemy cię koniem. Chodź tu. Dawaj ją, podepczemy. To jakaś baba, co? Ignotę. No. Elegancko, koniem też można utłuc, nie? Dobra, ale my mieliśmy jechać konkretnie w konkretnym celu, a ja ciągle oddalam się od tego konkretnego celu. Nie wiem jak tam dojechać. Jazda po drodze najlepiej by była. Ale nie da się po drodze. Brak drogi, no to jak jest brak drogi, to jedziemy nie po drodze. Najgorzej, że ten mój koń nie chce nie chce pływać. On mnie trochę martwi. O, tu jest droga. Powiedzmy, jaka droga jest, ale... Prawda, jakaś słaba, ale jest. O. Pukasz, nikogo w domu nie ma. Ale tego się nie spodziewałem, że tu ktoś będzie, no ale dobra. Tego się nie spodziewałem. Wiadomość od Martina. Masz następną wartę. Skowałem tę dziwną strzelbę Humberto na szczycie latarni. Ci leniwi soldados nigdy tam nie wlezą. Palą za dużo fajek. Dobra, no to idziemy na szczyt. W takim razie. Azor, ty tu musisz zostać. Ty tu musisz zostać, a ja muszę się wziąć na szczyt. Tylko teraz dobre pytanie, jak? Lepiej tak. Najlepiej tak, bo mamy linkę, to czemu by nie, nie? O! Ale tu widzę... że tu oprócz tego, tu jeszcze mamy jakieś narzędzia dodatkowe. Cowanie z odzysku. Jeszcze gdzieś jedną drabinkę. Tu jeszcze coś mamy. O!
coś mamy? Nie mamy, to idziemy jeszcze wyżej. I mamy... Ej, ale to jest... Patrzcie, jakie to jest fajne pudełko z aligatorem, nie? Strzelba Hundora. Zobaczmy, jak ona wygląda. To jest to? Nie. Mam tę strzelbę? Nie mam. Ho! Nie mam strzelby Hundora, moi drodzy. Znaczy, pewnie mam, ale muszę ją wybrać. Ale że nie wybrałem, no to trudno. No i dobra, i co dalej możemy zrobić? Możemy jeszcze przy okazji albo się teleportować. Tu mogę się teleportować? Mogę się teleportować. No właśnie, ja bym to chciał sobie zniszczyć. I ja sobie chyba to zrobię, ale chyba... O, widzicie? Jak może się kończyć tę zabawę. Koguty pieją, farming wzywa, więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, hej, hej.